Siemanero. Dzisiaj suróweczka do obiadu. Tania, dobra. Co dużo mówić? No? Po co wydawać pieniądze, jak można użyć kapusty kiszonej, nie kwaszonej, kiszona. I tutaj mamy marchewkę, paprykę i drobno posiekaną cebulkę. Przeważnie robię to z samej kapusty, marchewki i cebuli, bez papryki. Jednak papryka mi została, więc dodałem. I na początek musimy sobie przesiekać kapustę, tak jakbyśmy mieli w kostkę kroić coś większego. I cała, co potrzebne, to troszeczkę soli, oliwa lub też olej. I to, co pokazałem tutaj w misce, którą mamy. Dodajemy kapuchę. A, jeszcze tak, żeby przełamać kwasowość tej kapusty, to można dodać cukier i dobrze mieszać, wymieszać ten cukier, żeby później nie strzykał w zębach. Lub też ja mam miód. Taki, wiecie, nie chiński, tylko polski. I teraz tak, bierzemy sobie widelec lub też coś innego, mieszamy. No, musimy dosyć dobrze wymieszać, połączyć to wszystko. O, lecą klocki przez rurę, uwielbiam to. I dlaczego, to się mnie nie pytajcie, dlatego że to robimy wszystko pod własny smak. Kto lubi więcej marchwi, może dodać więcej marchwi, cebulki bądź czegokolwiek tam innego. I już to zaczyna fajnie wyglądać. I teraz tak. Została mi również kukurydza, której też dodam. Oczywiście nie musi być, ale została mi, więc dlaczego nie? Dlaczego by nie? Zawsze to jest coś lepszego. Im więcej składników, tym lepiej. I bierzemy sobie olej. Ja mam olej rzepakowy akurat. I cieniutkim strumieniem sobie ulewamy. Nie wiem, ile to może być, półtorej łyżki. Gdzieś tak, żeby te smaki wszystkie połączyć i żeby surówka ładnie lśniła, bo wiadomo, że tłuszcz jest nośnikiem smaku. Tak sobie właśnie, o, wszystko ładnie mieszamy. I co dalej? A tutaj miód musiałem wstawić do ciepłej wody, nie gorącej, tylko ciepłej, dlatego żeby nie zabić składników odżywczych. Ale będzie ciężko, bo on mi się tu skrystalizował. Ale co się uda dodać. I musimy sobie pod własny smak zrobić tak, żeby przełamać po prostu tą kwasowość tej kapusty. Niestety, ale bardzo mi się skrystalizował i ciężko jest, nie jest lejący się. Musiałbym go roztopić czy rozpuścić, ale myślę, że damy radę. I to jest też pod własny smak robimy. Jest gitara. To jest
ok? I na sam koniec tego ja dodaję na koniec, słuchajcie, mrożonego koperku. Nie za dużo, żeby było widać coś zielonego. Jeśli macie świeże, to jak najbardziej fajnie, bo dlatego, że przy kojeniu świeżego uwalniamy smak i mrożoną nawkę pietruszki. Ostateczne mieszanie. Tu już jest wszystko gotowe, tak naprawdę. Oczywiście soli można trochę dodać, pieprzu do ostrości i to tak naprawdę wszystko. Tak to wygląda. A smakuje jeszcze lepiej. Polecam taką zdrową surweczkę do ziemniaczków, fileta. Coś pięknego. Oby było na tyle. Kciuka. Dzięki bardzo. Pozdrawiam.